przechodzimy do kolejnego druku, druk nr 178. W sprawie listy zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013. Kwotę w wysokości 94 350 zł przyznano zarządzeniem nr 2504/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 września 2012 na realizację zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2013 przeznacza się na następujące zadania. Punkt pierwszy, likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych na terenie dzielnicy 15 Mistrzowice, kwota 24 350 zł. Punkt drugi, remont boiska przy szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 144 wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych, kwota 70 tysięcy zł. Proszę Państwa, ja tu tylko dodam, że również w tej uchwale mieliśmy tak zwany projekt integracyjny Przyjaciele, wakacje dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz projekt komisarzy kierowany do osób niepełnosprawnych z terenu dzielnicy 15. Te programy nie weszły z jednego powodu tylko, właściwie z dwóch. Jeden to jest taki, to jest opinia Wydziału Merytorycznego, która opinia negatywna została wydana na poszczególne projekty. Natomiast ja w ostatnich dniach jeszcze spotkałem się z panią dyrektor MOPS-u. Mają obcięty budżet na następne 20 milionów złotych. I była gorąca prośba, żeby zastanowić się, jak dzielnice mogłyby się włączyć pomoc, zwłaszcza osobom niezaradnym życiowo. Myślę tu głównie, będziemy musieli zastanowić się o dofinansowaniu zarówno i posiłków. Nie mówię tu o służbie dla niepełnosprawnych, ale musimy się zastanowić, jak ich wesprzeć. I tutaj właśnie pani dyrektor mówiła, no odchodźmy od tych rzeczy, które no, mogą poczekać. Proszę o opinię komisje merytoryczne. Czy komisja sportu opiniowała? Jednogłośnie za. Komisja budżetowa? Tak, jednogłośnie za. Komisja infrastruktury? Jednogłośnie za. Komisja rewizyjna? Jednogłośnie za. Komisja kultury? Nie opiniowała. Komisja edukacji? Jednogłośnie za. Komisja praworządności? Nie opiniowała. Dziękuję bardzo. Otwieram listę mówców. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Sławomir Dyma. Ja widzę, że tu są dwie uchwały na boisko przy szkole podstawowej 144. Czy ta kwota po połączeniu ona wystarczy na realizację tego boiska? Ja już odpowiem. Tak. Jesteśmy po rozmowie z panem dyrektorem Kowalem. I tak jak podobnie w zeszłym roku przy boisku, tutaj przy szkole 126, brakującą kwotę ZISK dołożył nam z własnych środków. Tutaj trzeba powiedzieć, że wojsko na przyszkole 144 jest troszeczkę większe. Kwota 140 tysięcy może nie starczyć. Natomiast dokładne kwoty możemy dopiero poznać po przetargu, który jest ogłoszony, dopiero będzie w przyszłym roku. Natomiast była taka dobra wola, że powiedział pan dyrektor, że w momencie, jeżeli braknie nam jakichś środków, ZISK będzie starał się wesprzeć. Nie, myśmy co roku likwidowaliśmy te bariery dla osób niepełnosprawnych, czy pan przewodniczący orientuje się, bo ja ostatnio nie mogłam przejść, czy dużo nam jeszcze takich miejsc zostało, gdzie trzeba te bariery architektoniczne. Odpowiadam. Powiem tak, że powinniśmy robić zadowoleni. Bo no wiem, że dużo. Że dużo nam tych barier architektonicznych ubyło i nie zostało. Natomiast na pewno jedna bariera architektoniczna, którą my chcemy zrobić w przyszłym roku, to jest przy szkole 89. Są schody, które są wskazane w przyszłym roku. W tym roku będziemy objazd do remontu. I poniżej następne schody to jest też osiedle Piastów, tak jakby główny ciąg komunikacyjny koło magazynu Polo, tam też jest dużo skarg na temat tych schodów. Też trzeba się zastanowić, czy nie pojawią nam się nowe jakieś przejścia, które trzeba dostosować dla osób niepełnosprawnych. Przyznam, że trochę też w tym roku tych przejść nam przybyło, zwłaszcza przy szkołach. Pan Sławomir Dymas? No właśnie, to już pan przewodniczący wspomniał na temat przejść dla pieszych, które są nierzadko bardzo wysokie, jeżeli chodzi o te starsze wersje przed remontem dróg. Ja miałem takie problemy z dzieckiem dziecięcym,
Właśnie gdzie Krzysztof mieszkał, idąc Lidla w stronę torów kolejowych, jest tak wysoki po prostu krawężnik, że trzeba naprawdę dać na ręce tutaj, żeby go podnieść. Czy nie był to dobrym pomysłem właśnie, żeby zacząć przejścia dla pieszych, obniżać tak jak to robi dzielnica przejścia w tym momencie? Ja jeszcze chciałem jedno zdanie. Tak naprawdę to chyba jesteśmy, nie wiem, no na 100% nie powiemy, ale jedną z niewielu dzielnic, gdzie przy wszystkich schodach mamy poręcze. Praktycznie wszystkie schody mamy oporęczowane, ale wezwań, które byłyby przyjazne dla osób niepełnosprawnych, jest multum i się pojawia multum. Bo technologia idzie do przodu. I zauważcie Państwo, teraz nowe przejścia są tylko szkół porobione, to kończą się paskiem takim skrupami, z takimi krokami, że niewidomy czy słabo widzący wyczuje pod nogami, że zbliża się do krawędzi jezdni. Sygnalizacja, na to dużo sygnalizacji. Ja bym tak chciał, nie ma na to nawet pieniędzy, sygnalizacji dźwiękowa. A gdzie jeszcze, proszę Państwa, tak mówiłeś słabko obniżenie krawędzi? No, bo jest na lata. Tak. Znaczy my na pewno, bo to już było właśnie na przystanek Krzysztofa Nowaka i na pewno przy objeździe, jak sobie zapisałem, na pewno będziemy chcieli przyjrzeć się tej sprawie, zobaczymy, no bo wszystko się będzie opierało pieniądze. Podajemy pewne kwoty, natomiast wszystko dopiero wychodzi przy przetargach. Ja mam nadzieję, że starczy wtedy pieniędzy na obniżenie również w tamtych miejscach. Natomiast proszę Państwa, jeżeli w swoich okręgach widzicie takie miejsca, bardzo też proszę zobaczyć. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję. Zatem proszę o przyjęcie uchwały w druku nr 178 w sprawie listy zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok. Kto jest za? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że Rada Dzielnicy 15 Miszczejowice podjęła uchwałę nr 21 łamane przez 178 łamane przez 2012 w sprawie listy zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok. Dziękuję.